Cześć, nazywam się Natalia i witam Was w moim Dzierkami w niebie. Ostatnio w jednym odcinku mówiłam Wam, że możliwe, że wykonam w tym roku 12 skarpetek, w każdym miesiącu jedną parę. I przychodzę dzisiaj do Was z filmem inspiracji na właśnie dzierganie skarpet. W tym roku wykonałam już dwie pary. To jest moja pierwsza para skarpetek w życiu. W tej chwili może nie prezentuję się zbyt dobrze, bo nie jest uprana. Pokazuję Wam tutaj brudne skarpetki. Tak się prezentują. I były to pierwsze skarpetki, jakie wykonałam. Robiłam je z włóczki Rosarios Jak w kolorze 02. I wzór do tych skarpetek też podlinkuję Wam w opisie. Są one dostępne na Ravelry. Bardzo dobrze mi się je przerabiało i nie jest to trudny wzór. Drugą parę, jaką zrobiłam. Florka, pomagasz? Ładne skarpetki? To jest druga para, jaką wydziergałam. Robiłam je dla mojej siostry z takiej cieniowanej włóczki kupionej w sklepie Teddy. Tutaj jedna ze skarpetek zakończyła mi się w innym miejscu niż druga, dlatego nie są jednakowe, ale mi zupełnie to nie przeszkadza i mojej siostrze również nie będzie to przeszkadzało. I dzisiaj je dostanie, także zobaczymy, jakie się spodobają. I trzecia para skarpetek to te, które właśnie zaczęłam, czyli moja marcowa para skarpet. Są to skarpetki dla mojego narzeczonego, zrobione zwykłym ściegiem pończoszniczym, z takiej fajnej, kolorowej włóczki. I to również jest Rosarios. To jest włóczka Merian, nazywa się Merian. I jest to 100% merino, w takim bardzo fajnym, ciekawym kolorze. I tutorial na te skarpetki znajdzie się na moim kanale w przyszłym tygodniu. Kolejny film, jaki wrzucę, to będzie właśnie tutorial na takie skarpetki. Muszę je dokończyć, bo w tej chwili nie są jeszcze zrobione. Ale tak, będą to takie właśnie najprostsze skarpetki robione od paluszków. Tutaj pięta z klapką, też bardzo prosto się nią przerabia. I to jest moja trzecia para. A teraz wyświetlę Wam nagranie ze strony Ravelry z inspiracjami, jakie skarpetki chciałabym wydziergać. Może jakie mi się podobają, ale nie chcę ich wydziergać. To będzie taka tablica inspiracji zarówno dla mnie na przyszłość, jak i dla Was. Zapraszam.
To były już wszystkie inspiracje. Możecie dać mi znać, czy któreś z tych skarpetek planujecie wydziergać, czy któreś Wam się na tyle spodobały, że wpisujecie je na swoją listę planów. Jeśli macie jakieś inne ciekawe wzory do polecenia, to również możecie mi je podlinkować. My widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!